Fenomen polskości. Polscy kompozytorzy dla niepodległej. Odcinek czwarty. Henryk Mikołaj Górecki. O jego wyboistej drodze do zaszczytów, uznania i stanowisk opowiedzą dr. Maria Wilczek-Krupa, dziennikarka, publicystka, autorka biografii kompozytora, Furiat. Uparty niezłomny. I Beata Bolesławska-Lewandowska, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, autorka tomu rozmów o Henryku Mikołaju Góreckim. Geniusz, niezwykła determinacja i fantastyczna mieszanka łagodności i wybuchowości w muzyce. Bartosz Panek, dzień dobry. Zapraszam do słuchania rozmowy o twórcy, który wbrew wszystkiemu osiągnął wielki sukces. To nie było oczywiste, że Henryk Mikołaj Górecki będzie żył z muzyki, będzie żył muzyką i że muzyka będzie całym jego życiem. Ja myślę, że dla Henryka było to oczywiste bardzo szybko, a niestety dla jego rodziny niekoniecznie było to oczywiste, a wręcz było to pewne zagrożenie i dlatego tak ojciec z macochą zabraniali mu dostępu do, do pianina, do pianina jego matki. Natomiast na lekcję zapisali go, bo już się tak uparł, że go w końcu zapisali, na lekcję skrzypiec do Pawła Hajdugi, który był takim no, poczciarzem, moglibyśmy powiedzieć, no, pracownikiem poczty po prostu, ale sam robił własne instrumenty, był takim muzykantem. I wtedy już było dla Henryka, myślę, jasne, że on będzie kompozytorem, będzie muzykiem, choćby nie wiem co. On był człowiekiem bardzo takim niezłomnym, upartym. Jak sobie coś zamyślił, to doprowadzał do końca. Dzieckiem też takim był. Tylko oczywiście tych kłód pod nogi rzucanych było mnóstwo, i dlatego nam się dzisiaj wydaje, że skoro Henryk Mikołaj-Górecki zaczął uczyć się muzyki profesjonalnie w szkole, jak miał lat 19, bo żadna szkoła nie chciała go przyjąć wcześniej. To, że to właśnie nie było oczywiste, że rodzice nie chcieli, chcieli, żeby pracował na kolei albo w kopalni. No, w kopalni nie mógł, bo, bo był kaleką, raczej byłoby to ciężkie, ale na kolei jak najbardziej, może w spedycji, tak jak jego ojciec, no to to było oczywiste dla rodziny, że on będzie miał jakiś normalny zawód. Bo to była taka dobra praca, rozumiano właśnie w taki sposób, że jest stabilna, stała, zapewnia konkretny dochód, natomiast muzyka właśnie w tamtych latach, bo mówimy przecież o. W późnych latach 40., wczesnych latach 50. było jak bujanie w obłokach, szczególnie na Śląsku, który przeżywał kolejną falę intensywnej industrializacji. To były lata rzeczywiście powojenne, wczesne lata powojenne, kiedy Henryk bardzo prosił rodziców, znaczy rodziców, ojca i macochę, o to, żeby mógł mógł grać, mógł się uczyć grać na fortepianie, tym bardziej, że jego siostra uczyła się później grać, jemu nadal nie było wolno właśnie dlatego. Że zarówno ojciec, jak i macocha mieli takie myślenie, że ten zawód po pierwsze musi być dla chłopca inny, prawda? Jego ojciec był kolejarzem i grywał sobie też na weselach, bo przecież też potrafił grać i był bardzo muzykalny. I to tak miało wyglądać. Tym bardziej ten zawód powinien być dający jakiś zarobek, że Henryk był właśnie kaleką, miał jedną nogę krótszą i było wiadomo, że jeżeli nie będzie mieć poważnej pracy no to będzie miał problem po prostu z utrzymaniem siebie, ewentualnej swojej rodziny. Takie było, myślenie, takie było myślenie jego rodziców i choć Henryk miał o to żal, wydaje się, do końca swoich dni, przynajmniej tak opowiada żona pana Henryka Mikołaja Góreckiego, że tak to było, że nawet po siedemdziesiątce jeszcze miał żal o to, to wydaje się, że za tym stała jednak jako jakieś myślenie o jego przyszłości, może wypaczone, może nietrafione, ale jednak myślenie o tym, żeby jemu było lepiej. Nikt nie spodziewał się, że, że właśnie wybierając taki zawód niepoważny, jak się wydawało wtedy, rodzicom małego Henryka, można osiągnąć tak wiele. A to trochę nie jest paradoksalne, że śląska tradycyjna rodzina, w której też tradycje muzykowania, jak na całym śląsku, były rozwinięte, obecne, z dużym dystansem traktuje. Pomysł, żeby właśnie zająć się na poważnie muzyką? Czy muzyka po prostu była, bo się muzykowało, natomiast nie myślało się o niej jako o źródle utrzymania, źródle statusu społecznego? Ja myślę, że dokładnie to był ten drugi problem. To znaczy, rzeczywiście, podejście, że muzykuje się dla przyjemności, dla rozrywki po pracy. No, chłopiec na Śląsku musiał mieć konkretny zawód. Nie tylko na Śląsku, pamiętajmy, że to jednak była dość prosta rodzina, to były też trudne bardzo czasy. I ten element zapewnienia bytu sobie, a później rodzinie był priorytetem, zwłaszcza w przypadku mężczyzn czy chłopców wtedy. Stąd. Pewnie w końcu pozwolono Henrykowi Małemu grać na skrzypcach u tego wiejskiego muzykanta, który zresztą okazał się bardzo światłym człowiekiem i, i bardzo wpłynął na zainteresowania małego chłopca. Natomiast rzeczywiście Henryk wykazał od czasu, kiedy miał kilka lat niezwykłą determinację, bo rzeczywiście dzisiaj to wydaje się wręcz nieprawdopodobne pewnie naszym dzieciom, że po prostu tego zabraniano i że on sam musiał bardzo wiele kłód pod nogami pokonać, żeby z tą muzyką mieć kontakt. I to trwało przez długie lata, właściwie aż do czasu studiów, kiedy, kiedy on z ogromną determinacją po prostu do tej muzyki dążył. Właściwie dlaczego on postawił na muzykę? Mnie się wydaje, że Henryk Mikołaj Górecki był osobą, która nie bała się marzyć i wbrew pozorom wcale nie stąpała tak twardo po ziemi, jakby się wydawało. Wszelkie przeszkody, które się pojawiały, mogły go tylko wzmocnić, a nie przeszkodzić. Muzyka była po prostu jego wielką miłością. W pewnym momencie uległ jakby może nie tyle namową, ile zrządzeniu losu, którego rzuciło do szkoły podstawowej jako nauczyciela, nauczyciela wielu przedmiotów. Klasy wtedy nie były takie jak dzisiaj, 25-osobowe, 23-osobowe. Henryk Mikołaj Górecki miał klasę czwartą, w której było 40 uczniów i uczennic. Ogromna klasa, w której uczył mnóstwa różnych przedmiotów, bo nie tylko prowadził chór czy też uczył muzyki, ale, ale też zajęcia z przyrody, z matematyki. No, z takich przedmiotów będąc wtedy tylko policeum, co dzisiaj oczywiście wydaje nam się to abstrakcyjne zupełnie i niemożliwe. i to była bardzo dobra praca w rozumieniu rodziców właśnie. Henryka Mikołaja Góreckiego, w rozumieniu ojca. On się bardzo cieszył, on był szczęśliwy, że to jest fantastyczna rzecz, dobrze płatna dla takiego młodego człowieka. On to wszystko rzucił. Rzucił po roku, czy tam prawie dwóch latach właściwie, ciężkiej katorgi, bo przyjęto go wreszcie do szkoły muzycznej. Właściwie jego dzień wyglądał tak, że on wstawał rano. Bardzo wcześnie jechał rowerem do pracy, potem jechał do szkoły muzycznej autobusem do Rybnika, do szkoły szafranków. Uczył się na wydziale takim instruktorsko-pedagogicznym, bardzo wymagający wydział, więc pracy było dużo. A wieczorem jeszcze wielokrotnie jechał na koncert do filharmonii do Katowic, z pociągiem. I wracał wieczorem. Zdarzało się, że w Rybniku już nie, nie był w stanie zdążyć na pociąg do Rydultów, w których mieszkał. I trzeba było się przenocować na dworcu, więc spał na stole. Czasem coś tam gryzmolił swojego, czasem przeglądał partytury. Rano przed szóstą już był w domu. Po szóstej przychodził ojciec budzić go w cudzysłowie. W cudzysłowie, no bo to nie było żadne budzenie. No i tak się długo nie dało żyć, więc było oczywiste, że trzeba z czegoś zrezygnować dla ojca Henryka Mikołaja Góreckiego. Było oczywiste, że on zrezygnuje ze szkoły muzycznej, bo to jest fanaberia najnormalniej. Bo muzykuje się dla siebie, a nie dla pieniędzy. Awantura w domu była potworna, ojciec krzyczał na niego, wzywał go od idiotów nawet. Przynajmniej tak to pan Henryk w jednym z wywiadów później wspominał. No ale jak się Henryk na coś uprze, to nic mu nie jest w stanie przeszkodzić. Przecież rzucił pracę nauczyciela, więc, tutaj, w tym kontekście prostej rodziny śląskiej, ten nauczyciel wiejski to już był awans i to była rzeczywiście praca prestiżowa, powiedzielibyśmy dzisiaj, zapewniająca Henrykowi dobrą pozycję, taką również społeczną. Więc, z takiej perspektywy rodzica, który rzeczywiście martwi się może o, o status, o, o pracę, o jakieś miejsce w społeczności niedużej swojego syna, to trudno się dziwić może, że, że faktycznie ta jego decyzja wzbudziła taką awanturę. Na Natomiast, no, to, że Henryk tak postanowił, a nie inaczej, myślę, że też świadczy o jego niezwykle silnym takim imperatywie twórczym. Bo oczywiście jego ciągnęło do muzyki, ale właśnie jego nie ciągnęło do tej muzyki, żeby sobie pograć na weselu, jak tata często robił. I tylko i wyłącznie dla przyjemności, tylko on rzeczywiście zaczął bardzo wcześnie tę muzykę traktować niezwykle poważnie. I stąd przecież wiemy, że wymienił swoją rakietkę ping na partyturę Symfonii Beethovena, później kupił partyturę... No właśnie. Później kupił partyturę Mazurków Chopina, nuty. No to nie chodziło o to, żeby po prostu sobie pomuzykować, choć też to robił i, i lubił i nawet przez wiele lat później chętnie muzykował z góralami na Podhalu. Ale rzeczywiście bardzo szybko traktował tę muzykę, bardzo poważnie. Trudno powiedzieć skąd to mu się wzięło, przecież w jego rodzinie te tradycje muzyczne były. Też nie wiemy, jak wyglądałoby jego dzieciństwo, gdyby jego matka żyła, bo jego matka rzeczywiście zmarła bardzo wcześnie. I ta śmierć matki też na pewno bardzo mocno go naznaczyła. No, naznaczyła całe jego dzieciństwo, ale również całe jego myślenie, także i kompozytorskie w dużej mierze, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić w którymś momencie. Ale tutaj jeszcze, jak powiedziałaś właśnie o matce. Otylia pochodziła z takiej rodziny, w której właśnie yy, tradycje muzyczne były bardzo, bardzo silne. Jej brat, który był lotnikiem, Zajmował się muzyką hobbystycznie i Otylia grała na fortepianie, bardzo to kochała. Z drugiej strony, właśnie Roman, czyli ojciec Henryka, też grał na wesele, jak już wspomniałyśmy, więc jakby z dwóch stron były te tradycje. Więc być może to, że on naturalnie w muzyce jakoś się odnajdował, ma tutaj swoje uzasadnienie właśnie w tych, w tych tradycjach rodzinnych, tylko że on się temu wymknął, tej konwencji. oh Zaczął się poważnie, profesjonalnie zajmować muzyką w wieku 18 lat mniej więcej. Wtedy przyjmują go bracia szafrankowie do swojej słynnej szkoły muzycznej. I kiedy ja czytam jego biografię, którą pani napisała, to też przypominam sobie oczywiście tę pierwszą scenę z nocowania na dworcu w Rybniku, ponieważ Henryk Mikołaj Górecki spóźnił się na ten ostatni pociąg do swojej wsi po przedłużającym się koncercie w Filharmonii Śląskiej i myślę sobie o nim jako o takim twórcy, czy twórcy, który właśnie się rodzi, bardzo zachłannym na to, żeby jak najwięcej nadrobić tego straconego czasu. No ja myślę, że to jest bardzo słuszna i ciekawa obserwacja, że on właśnie tak nadrabiał. Nadrabiał nie tylko... Ten czas stracony, który mógłby przeznaczyć na, na naukę czy rozmowę o, rozmowę o muzyce, ale myślę, że nadrabiał też czas jakby rodzinny. Kiedy się już ożenił, kiedy założył własną rodzinę, on marzył o tym, żeby mieć rodzinę prawdziwą, kochającą się, taką ciepłą, dużą, no właśnie dlatego, że pochodził z rodziny bardzo trudnej, gdzie matka zmarła w dniu jego drugich urodzin. Potem ojciec ożenił się. Z kolejną kobietą, z którą no Henryk miał bardzo, bardzo jakby taki słaby kontakt, a to jest i tak delikatnie powiedziane. I ta rodzina była dość zimna, jednak. że ta miłość ojca była na pewno, ale ona była gdzieś głęboko ukryta, ona się przejawiała nie w takiej czułości codziennej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w swoich rodzinach, większość z nas. Ale ona się przejawiała na przykład w tym, że jak on do szkoły potrzebował trąbkę, bo miał lekcję instrumentacji, a tam tak wyglądała lekcja instrumentacji, że trzeba było mieć swój instrument i się próbowało na nim grać i się... Jakby tak praktycznie poznawało warsztatowo ten instrument i nie miał skąd tej trąbki wziąć, no to ojciec chociaż był przecież przeciwny tej muzyce, to od jakiegoś swojego kolegi z kapeli, z którym grał na weselu, tę trąbkę znalazł, położył mu na stole. To była miłość jego ojca, która była właśnie tak podana nie na tacy, tylko w bardzo zaawalowany sposób. Natomiast dużo było chłodu w tej rodzinie i Henryk bardzo marzył o tym, żeby mieć właśnie taką rodzinę ciepłą. I on rzeczywiście taką stworzył, mimo że sam był człowiekiem dość takim. Szorstkim na pewno. Wybuchowym. Wybuchowym to gwałtownym to oczywiste, to jest, to jest legenda już, prawda, o wybuchach Henryka. To jednak tutaj też nadrabiał w tej kwestii, że na przykład wszystkie karteczki, które żona do niego napisała, nie wiem, wyszłam, y, będę o 17, obiad w lodówce, no, tego typu, prawda, komórek nie było. Te wszystkie karteczki no to żona później odkryła. Że on to wszystko trzymał. albo każdy jakieś tam tatusiu wszystkiego dobrego co to napisał mały Mikołajek lub też mała Anusia to wszystko było przez niego gdzieś tam powiedzielibyśmy dzisiaj kolokwialnie kitrane w szafie bo on właśnie nadrabiał tak jak to pan powiedział i w muzyce rzeczywiście też nadrabiał jak sobie wyobrazimy że zaczął naukę gry znaczy taką profesjonalną w szkole jak miał 19 lat i został później w 70. latach rektorem wyższej uczelni, czyli dotarł na sam szczyt, to zajęła mu ta droga od startu, od zera, 20 bodajże 5 lat, prawda? No, natychmiast po prostu od, od tego zera, gdzie go nikt nie chciał przyjąć, już co mówili, że jest za stary, że za, w ogóle za mało umie, że co mu się w ogóle. W głowie pomyliło, żeby, mając lat 18, 19, startować do szkoły muzycznej. No, jak się w ogóle to się robi, jak się ma 7, prawda, albo 8, a nie 19. No i on właściwie w tej szkole był 3 lata, potem od razu już na uczelni. Wystrzelił. Wystrzelił, tak. Potem nagle się okazało, że jest w ogóle pierwszym studentem, któremu się organizuje koncert monograficzny, prawda, dla wybitnego studenta kompozycji, pierwszym w historii tej uczelni. Bo wcześniej nie było. Bo tak? tego wcześniej nie było i że gra Filharmonia Śląska, i w ogóle to wszystko jest po kilku latach od tego, kiedy się mu mówi, żeby on dał sobie spokój z tą mu muzyką. Ja sobie myślałam, jak pisałam książkę, ile osób, które znam, lub w ogóle ile osób na świecie postąpiłoby w takiej sytuacji tak jak on, a ile by powiedziało, dobrze, że oni wszyscy mają rację, to ja jednak zostanę, nie wiem, w tej szkole albo pójdę do innego zawodu, trudno może straciłem swoją szansę. I to jednak uczy, że może warto się upierać przy pewnych swoich postanowieniach. No i też przychodzi bardzo szybko Warszawska Jesień. Bardzo mu pomaga ten festiwal, bo nagle okazuje się, że trafia w swoje środowisko, wymarzone środowisko. Ludzi, którzy eksperymentują i którzy chcą zapomnieć o tym, co jeszcze niedawno działo się w najbliższym ich otoczeniu. Myślę o wojnie, myślę o bardzo trudnym stalinowskim okresie powojennym. Ten rok 56 jest autentycznym przełomem dla pokolenia Henryka Mikołaja Góreckiego. Dla Góreckiego oczywiście warszawska jaśnień to 1958, czyli ten drugi festiwal po otwarciu w 1956 roku. To rzeczywiście był moment szczególny w ogóle w historii muzyki polskiej. Ten nawet 58, oczywiście 56 rok, który zainicjował wiele zmian, ale w 58 rzeczywiście e, Warszawska Jesień przyniosła taką ofensywę awangardy, czy tej muzyki najbardziej eksperymentalnej. Ten pierwszy festiwal w 56 roku to jeszcze był bardziej, powiedzmy, konserwatywny, próba, jak można to zrobić, natomiast 58 rok, no, przyjechał wtedy Stockhausen chociażby, więc to rzeczywiście było nowe zupełnie otwarcie. No i wtedy już rzeczywiście zadebiutował Henryk Mikołaj-Górecki swoim epitafium. Rok później Krzysztof Penderecki, ta końcówka lat 50., to było wejście tego nowego pokolenia kompozytorskiego. Pokolenia, które też przyniosło zupełnie inne pomysły. Być może paradoksalnie właśnie to, że, że, że to był ten nowy czas i to był czas zrywania z tradycją, był właśnie dobry dla Góreckiego, który rzeczywiście w takim klasycznym kursie kompozycji. Pewnie jakieś braki by miał, gdyby musiał pisać porządne, nie wiem, kantaty, fugi, preludia i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście kompletnie to był też czas, kiedy i starsi kompozytorzy się od tego odcinali, szukali zupełnie nowych dróg. I on się tutaj znakomicie w to wpisał, oczywiście. Zresztą proszę zauważyć, że Bolesław Szabelski, czyli jego profesor z uczelni, również podążył tą drogą. I on z kolei był najstarszym polskim kompozytorem, u którego taki przełom stylistyczny pod koniec lat 50 można zauważyć być może również w jakimś stopniu właśnie pod wpływem pomysłów jego studenta czyli młodego Henryka Mikołaja Góreckiego Ale Górecki przecież nie zerwał z tradycją z muzyką pisaną byśmy powiedzieli w klasyczny sposób No i tak i nie oczywiście oczywiście że to nadal była muzyka pisana w nutach czy zapisywana w partyturze on nawet niespecjalnie zainteresował się tymi możliwościami, które za chwilę dawało studio muzyki elektroakustycznej, bo rzeczywiście przywiązany był chyba do tradycyjnego, powiedzmy, instrumentarium, które jednak wykorzystywał w sposób zupełnie niebanalny i nietradycyjny. Myślę, że rzeczywiście miał nieprawdopodobną wyobraźnię dźwiękową. Tu dość malowniczo opowiada o tym, Leon Markiewicz w rozmowie ze mną mówił wspominał właśnie ten czas, kiedy po prostu wpadał do niego Henryk i kazał mu rozbierać fortepian, wkładał tam różne rzeczy, żeby sprawdzić, jak brzmią, nie wiem, struny czy klawisze, jeżeli się położy na, na struny właśnie taki czy inny przedmiot. Leon Markiewicz, jeden z wykładowców katowickiej uczelni. Teoretyk muzyki, tak, i, i rzeczywiście bardzo szybko przyjaciel Góreckiego w tym wczesnym okresie. I Markiewicz wspominał, że nawet mu nie tłumaczył o co chodzi, ale on sam stał i był zafascynowany tym, jakie te brzmienia są, co ten Górecki tutaj wymyśla. Później część tych pomysłów wprowadzał do swoich utworów i to zresztą słychać. No u niego od samego początku w tej muzyce jest, bardzo silne są zderzenia tych takich mocnych, energicznych dźwięków. Wcześniej, w tej bardzo wczesnej twórczości, jeszcze takiej właśnie bardziej tradycyjnej, powiedzielibyśmy, zapisywane normalnie, a później już czy w Country, czy w Pierwszej Symfonii, czy w tych utworach z początku lat 60. zapisywane już klasterami, czy bardziej w sposób bardziej nietradycyjny, ale również na. na, na, na Papierze nutowym jakby nie było. Więc rzeczywiście on po prostu przede wszystkim kierował się własną wyobraźnią twórczą i wyobraźnią brzmieniową bym powiedziała, choć z drugiej strony bardzo precyzyjnie, o, o czym też nie zawsze się mówi i pamięta, bardzo precyzyjnie starał się rozplanować wszystkie struktury w swoim utworze. Także to nie jest tak, że po prostu pisał tam cokolwiek mu przyszło do głowy. To rzeczywiście dopiero badając właściwie. Szkice jego kompozycji można sprawdzić jak bardzo precyzyjnie planował strukturę, również te podziały, czy akordowe, czy serii, czy właśnie dźwięków, które stosował w utworze. Także kombinacja tych dwóch elementów, czyli z jednej strony wyobraźnia, a z drugiej strony rzeczywiście bardzo porządna praca taka konstruktywistyczna, tak. A do tego kaligrafia. Kaligrafia to jedno, a drugie to zmierzamy nieuchronnie do pewnej takiej cechy Henryka Mikołaja-Góreckiego, która była dla niego niezwykle charakterystyczna i uciążliwa dla niego i otoczenia, czyli do pedanterii. Wszystko było przemyślane, warsztatowo i nie tylko warsztatowo, rozpisane, wszystko było konsultowane również, trzeba o tym pamiętać, z panią Jadwigą, czyli z jego żoną, do której pisał listy. Ja nie wiem, jak ona miała siłę czytać te listy. Bo ja po którymś z kolei to już miałam po prostu kwadratową głowę, bo tam było wszystko rozpisane, właśnie tradycyjnymi minutami faktycznie. Ale pewne właśnie struktury, gdzie, gdzie, gdzie co ma jak brzmieć, co ma jak wyglądać. To, to o czym mówiła Beata, że fortepian rozbierany u Markiewicza, to jest jedna rzecz, gdzie on eksperymentował i szukał różnych nietypowych brzmień. Natomiast był przecież skrzypkiem i zaczął od tego, że zastanawiał się w jaki sposób można ze skrzypiec akustycznych, tradycyjnych wyciągnąć niekonwencjonalne dźwięki za pomocą nietypowych technik wykonawczych. I siedząc w swoim dawnym domu w Rydutowach sprawdzał te możliwości. I zanotował w zeszycie bardzo precyzyjnie około 300 różnych możliwości wydobycia dźwięku właśnie nietuzinkowego, takiego nietypowego, sonorystycznego w charakterze. Zanotował to wszystko precyzyjnie w zaszycie. Także to było faktycznie przemyślane warsztatowo, drobiazgowo. Natomiast ta jego pedanteria była legendarna już. Ja już pomijam fakt, że on wszystko musiał mieć odłożone symetrycznie, tak jak chciał na biureczku, i jak ja oglądałam jego pracownię w zębie sporo po jego śmierci już. To tam było wszystko tak poukładane, że. Że, że, że po prostu jak od linijki, a i tak Jaś, czyli wnuk Henryka, powiedział, że to już teraz jest bałagan, prawda? Bo to wcześniej było jeszcze bardziej wszystko wycyzelowane i wystarczyło ołówek gdzieś położyć nie tak jak trzeba i on się denerwował. Natomiast była też taka sytuacja, dlaczego to było uciążliwe dla innych. Andrzej Kosowski opowiadał taką rzecz, że chór Polskiego Radia zamówił u Henryka Mikołaja Góreckiego jedną z pieśni na festiwal. I okazało się, że tej pieśni ciągle nie ma, nie ma, nie ma, jest tydzień do koncertu, pieśni nie ma, nie ma nut, chór nie ma z czego śpiewać. Grecki cały czas twierdził, że to jest nieskończone. No i Andrzej przyjechał tam do niego, prosząc, już, żeby dał co jest. No trudno, będzie się jakoś kombinować, co z tym zrobić. I się okazało, że to nieskończone to jest to, że jemu się nie zmieściły ostatnie nuty w pięciolinii, prawda? I tam mu wystawały troszeczkę poza takt. I ten takt się nie kończył tak równo graficznie, graficznie tylko jak pozostałe. I dla niego to było nie do przejścia, nie do przeżycia. Że coś, co jest tak niedokończone, nie, nie jest to niedoróbka dla niego, bo on tego nie chciał oddawać, więc ta jego precyzja i ta jego to naprawdę były legendarne, ale to takie śląskie wychowanie właśnie jest. On to z domu wyniósł prawdopodobnie. Ale to też takie bardzo rzemieślnicze podejście do tworzywa, do materii. To nawet jeśli komuś się wydaje, że artysta niesie ze sobą artystyczny nieład, to właśnie nie. Wiem, że Górecki też miał właśnie osobne biurko do korespondencji, gdzie właśnie miał listy, czy podpisywał dokumenty, czy załatwiał sprawy takie korespondencyjne. Natomiast biurko do kompozycji było odrębne i tam rzeczywiście nie można było przestawić ołówka. Ale to się potwierdza u wielu innych twórców również, więc to rzeczywiście być może jest, no nie chciałabym tutaj uogólniać, ale rzeczywiście było na pewno bardzo silną cechą Henryka Mikołaja Góreckiego, i to widać również w jego muzyce, mimo że ona również jest bardzo wybuchowa miejscami, tak jak on sam. Powtarzał, że nawet jeśli ta muzyka, którą tworzy się współcześnie, nowocześnie w wieku XX, nie przypomina romantycznej klasycznej, no to jednak musi być osadzona w przeszłości. Dlatego też ponawiam pytanie, do jakiego stopnia jego muzyka była usadzona w tradycji i w tych bardzo klasycznych formach, bardzo klasycznych nurtach. Przecież ten Beethoven towarzyszy mu do końca życia, Bach mu towarzyszy do końca życia. On się ciągle odwołuje do tych największych klasyków. Bach mu w ogóle towarzyszył przy komponowaniu jego utworów. Jak miał jakiś problem, nie był w stanie rozwiązać problemu kompozytorskiego, to zamykał swoje partytury które tworzył, siadał do fortepianu i grał preludia i fugi Bacha na przykład albo inwencje Bacha i wtedy mu się wszystko porządkowało. Ale był też Chopin, był też Szymanowski, no, no nie było konkursu Szymanowskiego, którego by Henryk Mikołaj Górecki nie wysłuchał. On szedł do sklepu ze słuchawkami na, na uszach, żeby, żeby żadnych przesłuchań jak już były oczywiście transmitowane. W radiu, żeby żadnych przesłuchań nie, nie przepuścić. I ta tradycja, no w moim rozumieniu, ta tradycja się odzywa przede wszystkim w tej jakby późniejszej twórczości, znaczy już od Admatrem, może byśmy powiedzieli, czyli ten 1971 rok jest dla niego takim przełomem, kiedy on odważył się napisać dzieło bardzo emocjonalne, prawda? Admatrem do matki, z myślą o matce, z datami śmierci, które są w pewnym sposób zaszyfrowane w nutach, co też swoją drogą ma w tradycji swoje umocowanie, w tradycji muzycznej, bo przecież. Henryk Mikołaj Górecki nie był pierwszym twórcą, który w ten sposób do kompozycji podszedł. No ale jest to emocjonalna ogromnie, taka powiedzielibyśmy dziś kolokwialnie nieawangardowa kompozycja, która w roku 71 zrobiła, po prostu wprawiła w szok całe środowisko muzyczne, że, że, że jak to w ogóle możliwe. Począwszy od tego momentu, ta tradycja rzeczywiście odzywa się coraz silniej w utworach Henryka Mikołaja Góreckiego. W moim rozumieniu, ona jest najsilniej słyszalna w pieśniach. Pieśniach, które są aktem jego jakiejś takiej Osobistej wiary, bardzo dziecięcej w moim rozumieniu, takiej bez zadawania pytań. Henryk Mikołaj-Górecki był człowiekiem nieprawdopodobnie inteligentnym, i fakt, że nie zadawał takich pytań, wynika moim zdaniem z tego, że ich nie chciał zadawać. On chciał mieć taką dziecięcą wiarę. I te pieśni, które on tworzył w latach 80. na przykład, no głównie w latach 80., są moim zdaniem właśnie tak najsilniej nacechowane takim elementem tradycji muzycznej. Ja bym tu dodała może taki wątek odniesień do tradycji, do dwóch rodzajów tradycji, bo na pewno z jednej strony ta tradycja muzyki klasycznej, o której pan wspominał, a z drugiej strony też tradycja muzyki ludowej. U niego to się zresztą często łączy, bo, bo i w tych pierwszych utworach, czyli jeszcze tych sprzed, sprzed okresu awangardowego, czyli tych od opusu 1 do, nie wiem, powiedzmy dziewięć, są wyraźne te wątki z muzyką ludową związane i rzeczywiście tam są wpływy i Bartoka, to nie są jeszcze te utwory dodekafoniczne, czy w ogóle sonorystyczne, powiedzmy. Natomiast nawet w tym okresie najbardziej awangardowym, bo to jak najbardziej się zgadzam z tym, że ta tradycja jest rzeczywiście, się ujawnia z, z całą mocą w latach 70. I później, ale przecież mamy nawet i pierwszą symfonię 1959, która jest po pierwsze symfonią, chociaż tak naprawdę jej forma jest daleka od tradycyjnej symfonii. Ale są w niej również tytuły: chorał, antyfona, no to jest ewidentnie też odniesienie do, do tradycji, choćby budowy, podobnej budowy, zupełnie innymi środkami robione. Są te rzeczy u niego, natomiast no, samo odwołanie do tradycji chorału czy antyfony jest tutaj dosyć wyraźne. No i jest oczywiście też już pod koniec lat 60. muzyka staropolska. Są wcześniej trzy utwory w dawnym stylu. Ale rzeczywiście te wątki tradycyjne, nawet w tej najbardziej awangardowej muzyce, gdzieś tam się delikatnie zaznaczają czy przewijają. Kolberga bardzo intensywnie no, namiętnie, do wręcz biblią, tak, Kolberga uwielbia. Dlatego wspomniałam o, tym, o tej tradycji muzyki ludowej, która rzeczywiście była mu niezwykle bliska od pierwszych utworów, gdzieś tam prześwitując pojawiają się i, i, i melodie ludowe, i, i rytmy oberkowe, czy mazurkowe, jak zwał, tak zwał, no aż do ostatnich utworów, no zresztą jego miłość do Podhala jest legendarna, ale także i pieśni śląskie, no choćby w trzeciej Symfonii i, i rzeczywiście Kolberg, który, no, o którym on rzeczywiście wprost mówił, że Kolberg jest jego Biblią, że to jest jego Biblia muzyczna, że on tam rzeczywiście zagląda bardzo często. I faktycznie to również, w tych Marysia wspomniała o tych pieśniach religijnych, ale też pisał pieśni, opracowania pieśni ludowych, pod koniec życia, które rzeczywiście również są przepiękne. Ta jego wiara była prosta rzeczywiście i taka bardzo prywatna, bym powiedziała. I rzeczywiście on tutaj jest gdzieś tam jako kompozytor również w tych pieśniach zarówno religijnych, jak i ludowych, bardzo pokorny w pewnym sensie. On tutaj nie stara się opracowywać ich w taki sposób jakiś efektowny, czy żeby kunszt swój kompozytorski pokazać, tylko rzeczywiście one są w swojej prostocie tak szlachetne i tak szlachetnie opracowane, że, że no to właśnie jest miarą ich wielkości i jego tutaj talentu, moim zdaniem. Ja bym jeszcze dodała, że w tych pieśniach religijnych on sam rzadko się Henryk Mikołaj Górecki czymś chwalił, ale tam cieszył się, że odkrył melodię języka polskiego dla niego ten tekst, ta modlitwa właśnie śpiewana. Była priorytetowa i dlatego tutaj, tak jak Beata wspomniała, rzeczywiście nie chodziło o to, żeby jakiś kunszt kompozytorski wykazać, tylko żeby muzyką jak najefektywniej, może jak najlepiej, jak najsilniej podbić właśnie ten tekst i ukazać właśnie melodię tego języka, naszego to języka. To jest w ogóle u niego niesłychanie ważne. Słowo, tak. Tak. I te późne pieśni, gdzie rzeczywiście muzyka jest tylko takim skromnym, trudno powiedzieć, że dodatkiem, bo ona bardzo ten tekst wzmacnia i ekspresyjnie. Właśnie wydobywa. To był jego cel, żeby właśnie siłę tego tekstu podać słuchaczowi. To się najwyraźniej materializuje, mam wrażenie, w Trzeciej Symfonii Góreckiego w symfonii Pieśni Żałosnych. Ona powstaje w połowie lat 70. kiedy Henryk Mikołaj Górecki piastuje wysokie stanowiska, kiedy odnosi sukcesy na warszawskiej jesieni, kiedy jest nagradzany na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów. Natomiast to uznanie przeradza się dopiero po mniej więcej 20 latach. W ogólnoświatową rozpoznawalność przecież trzecia symfonia pieśni żałosnych staje się jednym z przebojów kierowców ciężarówek w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie ona się świetnie nadaje do słuchania właśnie w takich długich trasach to jest też w pewnym sensie miarą fenomenu Góreckiego i to jest fenomen nieodgadniony ja myślę że nikt nie ma na to odpowiedzi jak to się stało sam Górecki nie miał Minęło rzeczywiście 15-16 lat od prawykonania. Właściwie można by było powiedzieć, że od pewnego rodzaju klapy na warszawskiej jesieni, bo nie dość, że zaczęło się od awantury, prawda, ze śpiewaczką, z orkiestrą. Górecki się obraził, nie poszedł, nie poszedł na, na prawykonanie, tak. został w hotelu. Ta symfonia wcale nie odniosła spektakularnego sukcesu po swoim prawykonaniu polskim, czy też wcześniejszym francuskim, prawda. I co się takiego stało, prawda? No nagle się okazało, że nagrała ją London Sinfonietta i że zrobił się wielki, wielki boom, prawda? Po 16 latach mało tego, że sprzedano milionowy nakład płyt, to druga część przedostała się dzięki radiowym rozgłośniom, które wtedy startowały z muzyką właśnie klasyczną, przedostała się za ocean i tak jak pan wspomniał, kierowcy jej słuchali jadąc długie trasy tirami, ale ona brzmiała w kawiarniach, w księgarniach, była na listach przebojów, no, zagroziła Stingowi Madonnie, Michaelowi Jacksonowi, no, w, pewnym... w pewien sposób oderwała się od swojego pierwotnego Zupałem, kontekstu. Nie, to znaczy wyszła z, ze swoich butów całkowicie, absolutnie i wyniosła Góreckiego gdzieś na jakieś właśnie płaszczyzny, na których on się sam nigdy chyba nie widział. Pani tytułuje swoją biografię poświęconą Góreckiemu Geniusz i Upór. Geniusz bez tego uporu by się nie obronił? I czy w ogóle się nie broni geniusz bez uporu? Broni się geniusz, ale nie byłby to pełny Henryk Mikołaj-Górecki bez uporu. Upór jest równie y, silną cechą y, tego twórcy, jak i jego geniusz w moim rozumieniu. Geniusz byłby po prostu niepełny. Maria Wilczek Krupa i Beata Bolesławska-Lewandowska opowiadały o Henryku Mikołaju Góreckim. Jego pieśń do matki zabrzmiała w interpretacji Bartosza Szulca, któremu akompaniował Mikołaj Pacholczyk. To kate Op. 2 Henryka Mikołaja Góreckiego zagrały Agnieszka Kozło i Katarzyna Sokołowska, tworzące rawel Duo. Słuchaliśmy także fragmentów pierwszego kwartetu smyczkowego op. 62 już się zmiescha w interpretacji kwartetu Apollo muzeet. Produkcja i realizacja podcastu Filharmonia łódzka i Free Range Productions. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku Bartosz Panek. Fenomen Polskości Polscy kompozytorzy dla niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.